Hirek malował swój pokój w tempie 8 metrów kwadratowych na godzinę. Po 3 godzinach malowania zostało mu do pomalowania 28 metrów kwadratowych. Po 3 godzinach 28 metrów do pomalowania. Nie mówimy tu o powierzchni, która została już pomalowana, tylko o tej, która jeszcze nie jest pomalowana, którą jeszcze trzeba pomalować. Niech A od T oznacza powierzchnię do pomalowania A Mierzoną w metrach kwadratowych jako funkcję czasu T mierzonego w godzinach. Jeszcze raz, A od T to powierzchnia, która jeszcze czeka na pomalowanie, a nie ta już pomalowana. Zapisz wzór tej funkcji. Żeby było to bardziej zrozumiałe, sprawdźmy, jakie są wartości funkcji A od t dla różnych momentów w czasie, dla różnych T. W tej kolumnie zapiszemy czas T, w tej kolumnie A jako funkcję czasu t. I z treści zadania możemy odczytać przynajmniej jedną wartość a. Wiemy, że po trzech godzinach malowania zostało do pomalowania 28 m2. Jeszcze raz przypomnę, że a od t to ilość tego, co jeszcze trzeba pomalować. Zostawimy tu sobie trochę miejsca na jakieś mniejsze wartości, 0, jedynkę i tak i zapiszemy trójkę tutaj. Po trzech godzinach Zostało do pomalowania 28 metrów kwadratowych. Jednostkami są godziny i metry kwadratowe. Wiemy też z treści zadania, że Hiro malował w tempie 8 metrów kwadratowych na godzinę. No to pojedźmy od tej wartości wstecz. Po dwóch godzinach, ile będzie jeszcze miał do pomalowania? Jakie będzie a od t dla dwójki, dla t równego 2? Będzie większe niż 28 czy mniejsze niż 28? No cóż, Kirek maluje w tempie 8 m2 na godzinę, co każdą godzinę ma pomalowane więcej, ale A od T to nie jest ilość już pomalowana, ale to, co jeszcze mu zostało do pomalowania, czyli powinien tym mniej mieć do pomalowania, im więcej upłynęło czasu. Czyli kiedy czas T jest coraz większy, wartość A od T będzie coraz mniejsza, czyli po dwóch godzinach powinien mieć więcej do pomalowania niż po trzech godzinach. O ile więcej powinien mieć do pomalowania po dwóch godzinach niż po trzech? Wiemy, że maluje z szybkością 8 metrów kwadratowych na godzinę, czyli pomiędzy drugą i trzecią godziną powinien pomalować 8 metrów kwadratowych, czyli po dwóch godzinach powinien mieć o 8 metrów kwadratowych więcej do pomalowania niż po trzech godzinach. Jeżeli dodamy 8 do tego 28, to będzie 36. Po dwóch godzinach miał ciągle do pomalowania 36 metrów kwadratowych. Zastanówmy się, ile miał do pomalowania po pierwszej godzinie. Powinien mieć jeszcze o kolejne 8 m2 więcej niż po dwóch godzinach. 36 dodać 8 równa się 44. Ile będzie miał do pomalowania po czasie 0 godzin? Będzie miał do pomalowania jeszcze o 8 m2 więcej niż po pierwszej godzinie. 44 dodać 8 równa się 52. Zastanówmy się, czy ma to jakiś głębszy sens? Kiedy zaczął, miał do pomalowania 52 m2. Minęła jedna godzina, czyli zmiana w czasie delta T wynosi 1, a zmiana ilości tego, co ma jeszcze pomalować, delta A wynosi minus 8, a zmalało o 8. No i ma to sens, bo tempo zmiany A musi być ujemne, bo ilość tego, co pozostaje jeszcze do pomalowania, zmniejsza się, kiedy upływa czas. Czyli kiedy t rośnie, całkiem ciekawe zjawisko. Zobaczmy teraz, czy potrafimy na tej podstawie zbudować wzór, który opisuje tę funkcję. Malowanie ma stałe tempo. Za każdym razem, kiedy t rośnie o 1, a od t maleje o 8. T znowu rośnie o 1, a od t znowu maleje o 8. Dokładnie to jest powiedziane w treści zadania. Hirek maluje w tempie 8 m2 na godzinę. Kiedy opisujemy coś, co odbywa się ze stałą prędkością, to można to opisać przy pomocy funkcji liniowej. A funkcja liniowa ma postać a od t równa się tempo zmian razy czas dodać to, co było na początku. m i b to litery, których często używa się w takich równaniach. M to również współczynnik kierunkowy, albo nachylenie, jeżeli chcielibyśmy narysować wykres takiej funkcji, a b to przecięcie prostej, będącej wykresem tej funkcji z osią pionową, w tym przypadku z osią a, albo z osią y, jeżeli zmienne i osie nazwalibyśmy x i y zamiast a i t. Na wykresie łatwo też znaleźć b, bo jest to właśnie punkt przecięcia wykresu z osią pionową. Ale nie potrzebujemy wykresu, bo znamy już obydwie te liczby. Wiemy, jaki jest współczynnik m. M to nasze tempo zmian wynosi minus 8. Gdybyśmy chcieli potraktować m jako współczynnik kierunkowy, czyli nachylenie wykresu, to jest to zmiana a w stosunku do zmiany t. Delta a do delty t. Zmiana zmiennej zależnej w stosunku do zmiany zmiennej niezależnej. Minus 8. A b jest równe a od 0, czyli wartość a dla czasu t równego 0. Kiedy t równa się 0, ten czynnik wynosi 0 i zostaje tylko b. A od 0 równa się b. Wiemy, ile to jest a od 0. To się równa 52. b równa się 52. No i tyle. Przepiszę to w całości. a od t, powierzchnia, która została jeszcze do pomalowania, będąca funkcją czasu, równa się minus 8 razy czas dodać 52. Możemy się teraz upewnić, czy jednostki mają sens? Zapiszmy to jeszcze raz, łącznie z jednostkami. Jednostki są bardzo ważne w przekształceniach i obliczeniach matematycznych. Powierzchnia jako funkcja czasu to ile zostało Hirkowi do pomalowania, równa się minus 8 metrów kwadratowych na godzinę razy T godzin. Dodać 52 metry kwadratowe. Godziny się skrócą z godzinami. Zostanie tu metr kwadratowy, po wymnożeniu będzie minus 8T metrów kwadratowych plus 52 też metrów kwadratowych, czyli A też będzie wartością w metrach kwadratowych. Możemy jeszcze parę innych spraw tutaj policzyć. Tutaj jest powiedziane, że tempo malowania to 8 metrów kwadratowych na godzinę, ale można się zastanawiać, czy to 8 ma być dodatnie czy ujemne? Plus 8 czy minus 8? Odpowiedzią na to pytanie jest to, że A to nie ilość tego co zostało pomalowane, Wtedy byłoby plus 8. Tylko to jest ta powierzchnia, która jeszcze nie jest pomalowana i którą trzeba dopiero pomalować. To, co zostało do pomalowania. A to, co zostało do pomalowania, maleje w tempie 8 m2 na godzinę. W związku z tym moglibyśmy od razu powiedzieć, że w takim razie wzór będzie wyglądał tak. A od t równa się minus 8 razy t dodać jakieś b. I teraz, jeżeli wykorzystamy tę informację. To możemy od razu obliczyć B. Jeżeli T równa się 3, to A równa się 28. To ta sama informacja w tabeli. Tutaj podstawiamy T i A do tego wzoru. T równa się 3, a od T równa się 28, czyli 28 równa się minus 8 razy 3, czyli minus 24 dodać B. Dodajemy 24 do obu stron równania i otrzymujemy 28 dodać 24, czyli 52, a po prawej stronie mamy b, czyli b równa się 52 i otrzymujemy to samo równanie co poprzednio. Ja wolę ten wcześniejszy sposób, bo jest pewniejszy i bardziej koncepcyjny, bardziej systemowy. Tutaj, w tej tabelce i w ten sposób obliczając, lepiej widać, co się dzieje.